Patkiewicz. Witamy po przerwie. Ja się poprawię, to żółtko na włosach to było nie odnośnie suchych włosów, tylko przetłuszczających się. Do suchych awokado z olejkiem rycynowym. Proszę się wstrzymać z tym olejkiem. Tak, to z tym żółtym. W czasie przerwy, tak. W czasie przerwy mogłaś jakaś pani zacząć już. Poszłam, zobaczyłam. Już teraz wiem, poprawiłam się. No widać. O, ja właśnie miałam wcześniej powiedzieć jak o śmiesznych telefonach u nas w pracy. No to w tamtym roku miałam taką sytuację. Też spytałam się. Odsłaniam ci rękę mikrofon, już to zasłoniłaś. Aha, trochę. Przepraszam. Spoko. Miałam śmieszny telefon, no i też poszłam do specjalistki. Zadzwonił do nas pan z pytaniem. Spytał się, czy to salon fryzjersko-kosmetyczny, ja mówię tak. I się pyta, czy ogolą panie mojego goryla? A ty powiedziałeś, świntuchu nie, podłożyłaś słuchawkę. Nie. Zachowałam zimną krew, przecież to klient. Klient aż pan, tak? Robicie takie fryzury? Poczekaj. No, poczekaj, jeśli to byłaby o to, jeśli o to by chodziło. Nie, pierwsze co powiedziałeś. Klient aż pan powiedziałaś, tak? A wiadomo, że pan miał całą twarz zarośniętą. A może był dobrze, po prostu ja wiem, problem, ale no? Jeśli to byłoby dwuznaczne, to nasz klient, nasz pan i też byś taką fryzurę zrobiła? Ja się nie tykam, specjalistki mam. Nie, nie, ale nie, ja nie. Czyli nie można przyjść od takiej fryzury u was robić. No przestań, no przestań. Ja to są salony. No wiem, no ale wiesz, no nasz klient, nasz pan. Słyszałaś, to jak powiedział marketingowiec? Spokojnie, dopytałam się, o co chodzi. I pan powiedział, że naprawdę chodzi o zwierzątko goryla. Aha, poszłam do dziewczyn. No zapytam się specjalistek, bo to wtedy dopiero zaczynałam pracę. Ja naprawdę już myślałam, że albo ja jestem, coś ze mną nie tak, albo po prostu już nic nie wiem, co mam się zajmować w tym salonie. To koszt. To się zapytałam spokojnie dziewczyny, mam tutaj telefon, czy ogolicie panu goryla? Panu goryla? Nie pana goryla, tylko panu goryla. Jak na to dziewczyny zareagowały? Bo już widzę po uśmiechu, że musiało być nieźle. Bardzo mocno wybuchnęły śmiechem. Ja wtedy na spokojnie wzięłam telefon w rączkę i niestety nie robimy takich usług. Czyli zrozumiałaś tak, jak ja to zrozumiałem? Nie wchodzę do twoich myśli. Tak, zrozumiałaś, okej, okay, dobrze. No i co w końcu? On wyjaśnił coś, czy nie? Czyli wyjaśnił w końcu? Zwierzątko swoje. Ale naprawdę. No goryla. Ale mówiłaś, że był zaśnięty. Znaczy, no wiadomo, że ja nie zobaczę przez telefon klienta, no to wolałam się zapytać. No zapytałam się, że w końcu chodzi o zwierzątko, więc zapytałam się, chociaż wiedziałam, że u nas zwierząt nie strzeżemy. Ale tak chciałam zobaczyć też reakcję dziewczyn. Czyli to było jednak, czekaj, teraz już się totalnie zgubiłem. Dopytałam się. Facetowi chodziło o zwierzę, gory. Zwierzę. Normalnie, po prostu. Tak, nie o to, o czym myślisz. Nie, właśnie już o tym przestałem myśleć. Ja myślałem o tym, że po prostu facet był mocno zarośnięty, tutaj wiesz, wszędzie na przykład wiesz, tutaj włosy, wszędzie tu włosy. Ale myślę, żebyś mnie nie określił jako goryla, bo tacy klienci też do nas przychodzą. Mógł żartem powiedzieć to. Określają się normalnie, po prostu chciał się umówić na strzyżenie, a nie jestem goryla. Strzelenie, golenie, tak wszystko, depilowanie. Dobrze, ale wróćmy do regeneracji. Goryl nie musiał się regenerować, ale ludzie jak najbardziej. Bo Maciek ma teraz włosy rozjaśniane, prawda? I jeszcze do tego kręcone, gdzie skręt to pewnie ze 180 stopni włosy, też to czytałam. Bardzo fajne. To jest taki 360 razy kilka. Nie, bo jest naukowo udowodnione, co to jest skręt włosa, co to są włosy skręcone, lokowane i tak dalej, że właśnie włosy... Teraz ja się już pogubiłam. Lokowane to jest skręt włosa o 180 stopni. Więc takie zniszczone, że chodzi, że włosy zniszczone na dobrze, tej zasadzie. Jak taka jest definicja? Więc po rozjaśnianiu są zalecane za każdym razem regeneracja? Tak, praktycznie przy rozjaśnianiu powinna się robić za każdym razem. Kiedy regeneracja. Ale po rozjaśnieniu zrobić, ale powtarzać to też trzeba? Zabieg regeneracji przy farbowaniu robi się w trakcie, czyli zaczynamy od regeneracji, czyli od oczyszczania włosa, tak? Później zakwaszanie, czyli wyrównanie tej porowatości. Ja jem te kurczaka, już mam cały organizm zakwaszony, więc nie ma problemu. Nałożyć farbę, tak? Natomiast po zafarbowaniu i zostawiamy na tym etapie, tak? I później nakładamy farbę i kończymy, czyli też zakwaszamy tą farbę, żeby ona nam się nie spłukiwała, wyrównujemy i kolejne dwa etapy robimy, tak? Czyli tak naprawdę zabieg robimy w trakcie farbowania, bo zaczynamy od regeneracji i kończymy na regeneracji. A są takie momenty, że na przykład można regenerację po farbowaniu lub przed? Czy można, zawsze się robi w trakcie? Nie, no oczywiście, że można, tylko chodzi o to, że jeżeli klient przychodzi na farbowanie,
to jest to lepiej zrobić w trakcie, bo ten szampon oczyszczający wypłukuje kolor. Dlatego lepiej go robić w trakcie farby, no bo po co robić farbę, za dwa tygodnie tak, przyjść sobie zrobić znowu regenerację i automatycznie... No, w sumie za miesiąc znowu na farbę. Przy jakichś brązach kolor się bardzo szybko wypłucze wtedy, tak? Także lepiej to robić w trakcie. Przy naturalnych włosach można to zrobić w każdej dowolnej chwili, tak? A czy na przykład z lokowanych włosów można iść w stronę prostych, idealnie prostych? Bo wiadomo, kobiety chcą, a jak mają lokowanych, to chcą mieć proste, a jak mają proste, chcą mieć lokowane. Teraz jak najbardziej już są takie możliwości, zresztą od dawna są, tak? Ale teraz mamy lepsze kosmetyki do tego. My w salonie mamy na bazie tylko czystej keratyny, które nie niszczą włosów. Nie jest to trwała prostująca, tylko czystą keratynę nakładamy na włosy. To jest ten zabieg, gdzie się tą prostownicą specjalną tak, nakłada, tak? Tak, tytanową prostownicą. Nakładamy keratynę na włosy, bardzo cieniutkie pasemka. Następnie siedzimy z tym, tak jak u Maćka, to myślę, że koło godziny by musiał siedzieć, żeby mu te włosy zareagowały dobrze. Wypłukujemy delikatnie tylko tą keratynę, żeby ona została we włosie. Następnie, to jest bardzo długi zabieg, suszymy pasemko po pasemku, ale bardzo cieniutkie. I później ta prostownica tytanowa. I włosy nie reagują na deszcz, na wilgoć. Jak jesteśmy gdzieś tam, wyjeżdżamy sobie, gdzie jest duża wilgotność, włosy się wtedy nie skręcają, tylko są naprawdę wygładzone, proste. Tak. Co prawda po umyciu one nie zmieniają swojej struktury, bo dużo klientek jest w szoku, że cały czas mają kręcone włosy, tak? Czy tam pofalowane, jak umyją głowę. Natomiast wystarczy tylko dwa razy pociągnąć szczotką i ten włos już jest prosty idealnie. Jest zupełnie gładki, tak? I właśnie... Nie spłuszy się, nawet jak deszcz pada, to ten włos się nie płuszy, co jest częstym problemem u kobiet. Ale czy są jakieś zakazane, jakieś, nie wiem, gumbogumki? Chyba nie można po takim zabiegu. Zabiegu nie można mieć 48 godzin głowy. Myć głowy, tak? Myć, tak. A jak ktoś jest przyzwyczajony do mycia codziennego? Nie, nie może, dlatego, bo się wypłuczy tą keratynę, tak jak powiedziałam, to tylko się wypłukuje delikatnie, żeby ta keratyna została we włosie jeszcze przez ten czas, bo ona cały czas działa. Pod wpływem tego gorącego powietrza tej keratyny ona weszła we włosy, ale trzeba to zostawić na 48 godzin, żeby ona bardzo dobrze wniknęła, tak? Nie można myć po tym zabiegu szamponami przeciwupierzowymi. Bo wszystkie szampony przeciwupierzowe są oczyszczające. Tak samo jak włosy farbowane nie powinno się takimi szamponami myć, bo bardzo szybko nam zejdzie kolor. Tak samo... Na przykład szampony na bazie jakichś kwasów, czyli takie jakby... No niekoniecznie. To znaczy niekoniecznie, bo... No bo mogą też nie za dobrze zadziałać, zależy jakie to są kwasy, tak? No właśnie ten jakiś, ten olejek ma jakieś kwasy, tak? To na przykład te olejki... To jest okej, okay, no. Tak? Tak, to jak najbardziej. No ale mówię, no nie powinno się właśnie przeciwupierzowych szamponów... No i tak jak powiedziałaś, spinać włosów, ale to tylko przez pierwsze 48 godzin, czyli żadnych spinek, Maciek. No, nie możesz. Jak ja wytrzymam bez spinki? A okulary też mogłyby się odbić tak, wtedy? Tak, mogłyby się odbić. No to soczewki jedynie. Ale ogólnie mówisz 48 godzin, to strasznie długo na mycie włosów, ale przecież codziennie się nie wolno myć włosów codziennie. A codziennie? No nie powinno być, no nie zdrowe. Jeżeli używasz dobrych kosmetyków, to możesz codziennie myć. Znaczy ja wiesz, jak chodzę na siłownię, to oczywiście, że tak, no bo to raczej muszę, ale... Ale dla mężczyzn też już są dobre kosmetyki do włosów, profesjonalne i naprawdę można pielęgnować skórę głowy i włosy, bo tak naprawdę myjemy skórę głowy, a nie włosy. Czemu włosów nie myjemy? Jak to nie myjemy włosów? Właśnie teraz mi zaskoczyłaś, tak jak chcę dowiedzieć się więcej. Włosy odżywiamy. Włosy odżywiamy, dokładnie. Nawet ja to wiem, Loki fale. Myjąc niby włosy, powinieneś się skupić na masowaniu skóry, tak, żeby pobudzić te włosy, łuski. A to jest całkiem przyjemne, więc ale tak. Jak jeszcze ktoś to robi, też w ogóle jest. Także no, myje się skórę głowy, a odżywki właśnie są do włosów. Czyli tak naprawdę pielęgnujesz włosy, tak? No dobra, przyjdź na do nas do salonu, dopasujemy ci odpowiedni szampon, odżywkę. Nie przychodzę, chcę mieć długie włosy. Znaczy nie aż takie długie. No ale końcówki musisz obciąć. Ale to trzeba na spokojnie. Moje blond końcówki obciąć.
nie dam. Dla zdrowia, bo tak samo po każdym zabiegu keratynowym zawsze są tak zniszczone końcówki, wtedy widać i się obcina. Tak, po każdym zabiegu keratynowym, prostowaniu keratynowym, tak, obcinamy włosy. A da się przedłużyć ten efekt prostych włosów? Że na przykład, bo wiadomo, to jest na jakiś pewien na czas. Na 4, nawet niektóre klientki mówią, że do 5 miesięcy im to wystarcza przy farbowaniu włosów. Przy farbowaniu? Tak. Farbują normalnie włosy, no co prawda są to klientki, które farbują włosy w salonie, no ale zabieg trzymał się u jednej klientki nawet 5 miesięcy. Mm-hmm. A samym domowymi sposobami da się jakoś samemu? Zrobić prostowanie keratyny? Znaczy nie, nie zrobić prostowanie keratyny, tylko utrzymać ten efekt prostowania. Siekatom słodowy, zrób to sam wszystko. No, zawsze są sposoby. Oczywiście, no przecież u nas w salonie są dostępne kosmetyki do przedłużenia efektu, czyli masz szampon, odżywkę. Te żółte. Tak, te żółte. Tyle wiem. Tak, te żółte to są właśnie do przedłużenia zabiegu. I wzięła krem do opalania. Też był żółty. Nie biorę. Ja już mam zakupione swoje, dopasowane przez specjalistów i... Nie jest źle, chyba aż tak z moimi. Nie, jest bardzo dobrze. Znaczy, ja będę musiał omijać Kochanowskiego 47 na razie, bo chcę włosy podhodować troszeczkę. No tak trochę mi głupio być w tym programie. Nie, spokojnie, tam jest bardzo fajnie. Ty powinieneś być naszą wizytówką, no dobra. Ale coraz mniej jesteś. No dobra, to się zjawię. Wreszcie to powiedział. Ja już nie mówiłam, no to... Dobrze, że dobrze, wezmę kamerę, przyjadę i znowu coś smalujemy. Może ci zrobimy regenerację i prostowanie? Nie, prostowanie nie. Myślę, że widzowie by chcieli zobaczyć. Taki będę taki zaczesany, na boczek będę musiał się czesać. No ale końcówki musiesz obciąć. I dobrze, tak to są wiecie, że i tak się oddam marce. Wasze ręce i róbcie ze mną co chcecie, tak. Prawda? Nie chcę ci coś przyrządzać, ślina na język przyniosła, ale nie powiem tego. Bardzo dobrze, to nie bardzo. No, także zapraszamy do salonów fryzjerskich na regenerację. Czyli tak, poddam się regeneracji. Tak. Degeneracji. Może ja będę regeneracji. Dobrze, tak, robić w salonach fryzjerskich profesjonalnie i przedłużać efekty kosmetykami profesjonalnymi. Eksperyment. Jajko najpierw wrzucimy, zobaczymy jak się zregeneruje. A potem znaczy jajko na głowę? Tak, a później normalne, znaczy nie całe, ale jajko, żółtko. Ale na twoich? No. Wiesz, już na moich wszystko będzie robione, w ogóle na mnie wszystko jest robione. Możemy to mieliśmy wytestować, tutaj... też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Miałeś nas odwiedzać częściej z kamerą. Dobrze. No. Czyli następnym razem kiedy? Film z regeneracji żółtkiem i regeneracją czteroetapową profesjonalną. Szukamy chętnych. Nie, no trudno, już wszystko na mnie, to wszystko na mnie. To wezmę sobie w domu, zrobię jajkiem pacnę, czy żółtkiem, pacnę sobie z ale ilu żółtek. Ale musisz to nagrać. Tak, z ilu żółtek? A z jednego na takie krótkie włosy. Z jednego? Wystarczy? Tak. Wezmę dwa, co mi szkodzi, co staćmy, co nie? Wezmę dwa żółtka na ale głowę. Wiesz co, musi być z ekologicznej no, farmy. Tak, teraz chodź i szukaj, gdzie jest ten. Tak? No musisz czytać po prostu. Nie można polecać tutaj w tym programie. Znaczy nie, no, ekologiczna żywność jest okej, prawda? Najzdrowsza. Dobrze, ale na przykład ekologiczna żywność, czy wpływa jakoś na włosy i też będzie lepiej, jak się dieta zaczną dieta bardzo wpływa na włosy, oczywiście. Dieta, stres. Czyli możemy od wewnątrz się regenerować też. Tak, też. Jeżeli włosy, się odżywiamy, włosy zaczynają wypadać, są bardziej łamliwe. Palenie papierosów niestety też bardzo źle czym patrzysz na mnie się śmiejesz? No, ja nie palę akurat. Bo jesteś akurat przeciwko. Akurat ja nie palę. Akurat nie. Także... Czy papierosów? Tak, wszystko źle wpływa na nasze włosy. No. I to co czytam, że nikotyna bardzo źle wpływa właśnie są u kobiet, łamliwe, co mają blond włosy. Tak, to co mają blond, źle u nich wpływa. Nie, naprawdę, bo się bardziej się puszą. Łamią się, puszą, bardziej się elektryzują. Już teraz wszyscy wiedzą, że ja palę. Nie, co ty? Nie. W życiu już tego wcale nie powiedzieliśmy. Nikt nie wie. Nie, ale oczywiście, właśnie tylko mi brakowało, że od wewnątrz i od zewnątrz regeneracja, bo mówiliśmy cały czas od zewnątrz. Tak. A brakowało nam tego właśnie od wewnątrz. Wiadomo, to jest podstawa ratunek już ostateczna, a od wewnątrz można bardzo dużo. Przede wszystkim zazwyczaj brakuje selenu, cynku, magnezu, no wiadomo jeszcze, no siarka, w sumie włos budowany jest z siarki. Ale siara. No jak przypalisz włosy, no to jest specyficzny zapach, prawda? Tak, opalonego prosiaka. A nie znam się tych rzeczy, to trochę od siarką. No nie wiem. Daje. Pachnie. Nie wiem. Ja też nie. Paliliście nigdy włosów? Nie, czyli nie mieliśmy takich, takich pomysłów. Nie wiem, dlaczego mu się to z prosiakiem skojarzyło. Znaczy, to taki sam zapach jest.
Nie wiem. Jakieś, najbardziej opalało się takim wiesz, tym. A czemu paliłaś włosy? No je. Z ciekawości. Kiedyś na komunii, jak byłam, no to w jakiś... I później weź to zregeneruj. Poczekaj. Dziewczynka miała bardzo długi warkocz, no i tam było tak, że no, trzymali te świeczki żywe, prawdziwe, nie jakieś sztuczne, i palili i tak jakoś chłopczyk za blisko i poszedł ten warkocz cały. Tak a propos regeneracji, tak. Degeneracji. Mhm. Tak. Spalonego włosa już nie zregenerujemy. No, ale można obciąć. Spalonego ogniem oczywiście. Tak, on jest spalony do tego fragmentu i co? A dalej jest okej. Okay. Zresztą spalony farbami też już nie zregenerujemy. Niestety. No to w tym momencie po prostu obciąć. Tak naprawdę powinienem ostatni raz się pofarbować, już więcej tego nie robić. No tak. Jeśli tak. Chciałbym dbać o włosy. Dobrze. Teraz już kończymy. Żegnajmy się tak, bo tak. To zaprośmy za tydzień. Za tydzień zobaczymy, co będzie. Przekonamy.